Siema, siema telewizor, witam cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj będziemy znowu robić coś interaktywnego. Mianowicie, nie wiem czy pamiętacie, nakręciłem swojego czasu z Juleczką odcinek, w którym robiliśmy jakby interaktywną szkołę, że można było samemu sobie wybrać swoje przygody. Ja wtedy bardzo mocno się upierałem, żeby wyeksplorować więcej różnych scenariuszy niż ten, który uzyskaliśmy. Juleczka powiedziała nie. Ale ty jesteś bo to jest wczytywanie gry, to jest czytowanie i w ogóle. Ale tym razem jej nie ma, więc moi drodzy, to jest drugi i chyba ostatni odcinek interaktywnej szkoły i tym razem wyeksplorujemy to dokładnie tak, jak chcemy. W sensie, na pewno pójdę jakąś ścieżką i będę się jej trzymał, natomiast jeśli będą jakieś punkty rozdwojenia drogi, które będą mnie interesowały, no to tam się wybiorę i wrócę do tego i zobaczę. Moi drodzy, będzie wspaniale. W ogóle to ma milion wyświetleń, to jest wspaniałe. Moi drodzy, zostań bohaterem szkoły i zdecyduj, jakie będzie zakończenie. Interaktywny odcinek szkoły. Zapraszam! Och nie! Zapomnieliśmy, kiedy jest rozpoczęcie szkoły! Nie jest tak, że rodzice już by dębili, że chłopie, masz rozpocząć o 10, więc musisz wstać o 6 rano! No, dziękuję za to długie intro. Teraz wiem, że ja decyduję. Skleiliśmy piątkę z jakimś tam ziomeczkiem na początku. Nie wiem, czy to będzie. W ogóle nie wiem, czy to intro tak naprawdę ma cokolwiek wspólnego z fabułą tego, ale przekonamy się. Brawo! Dopiero zaczął się rok szkolny, a ty już masz przerąbany okręt. No Jezus, daj już mój spokój. Słuchaj, stary, nic nie przegapiłeś. Każdy początek roku szkolnego wygląda tak samo. Ale tak w marynarce i w ogóle na rozpoczęcie roku? Nie wiem, to może ja byłem jakimś cieciem czy coś, ale pamiętam, że jakkolwiek zawsze na rozpoczęcie roku się tak ubierało troszeczkę ładniej, to żeby ktoś przychodził w jakimś pełnym garniturze, to nie pamiętam za bardzo. Ła, to bolało. Jesus! Karolek, ja nie wiem, jak ty sobie sam radzisz, ale chyba musi być ciężko, co? Odczep się. Chcecie zobaczyć filmik, jak nowy żega na korytarzu? Siemane, chcesz może kwas? On jest takim jakimś dealerem, rozumiem, tych filmików, za które ludzie później bekają. Jak był ten odcinek walentynkowy, tam też ziomek handlował jakimi niezbyt komfortowymi filmikami, więc rozumiem, że tutaj jest ten sam case. Nie mieli za bardzo pomysłu, co wmontować w ten odcinek interaktywny, jaka będzie fabuła, więc znowu poszli w kompromitujące filmiki, I see. W ogóle, czy ten ziomek to nie jest zwariowany Marcin? Bardzo podobny człowiek. Idzie, to ten. Jezu, facet chyba serio nie wytrzymał presji. Czaj, a ty skąd masz ten filmik? Wszyscy mają, znaczy w necie jest. Chłopak ma już ksywkę w żegule. Masz go? Jezus Maria, ja nie spodziewałem się, że pokażę naprawdę scenę wymiotowania. Czy ona jest zacenzurowana dla was, ale tam naprawdę chłop po prostu wisi nad koszem i wymiotuje. Ej, chodźcie do łazienki, Rozali się coś stało. Co się stało? Słyszałeś? Adam... Chyba nie będziesz pomagał swojej byłej. No, chyba nie mam wyjścia innego. No, bo wiecie, jak to już jest jego była, no to już nie ma prawa mieć kontaktu z nią. Znamy przykłady. Wacek i Ela, przyjaciółka Eli, to była Wacka. I kto najbardziej mąci w ich relacji? No, oczywiście, że ta była. O, tu jest żygulec. Dawaj zdjęcia do kamery, uśmiech. Dawaj jeszcze jedno. Rozalia, on już poszedł, wyjdź. Powiedz, co się stało. Zdjęcie. No bo ty nic nie rozumiesz, no. Mnie szantażuje! Tak, komplikujące filmiki i szantaże. To dosłownie scenariusz poprzedniego odcinka interaktywnego. What the hell? Serio? Jeszcze chłopaków to przyprowadziłaś? Weź jeszcze po moją matkę zadzwoń! Brawo, to był świetny pomysł, żeby przyprowadzić tutaj chłopaka. Masz coś jeszcze mądrego do powiedzenia? Chodźcie, musimy z nim pogadać. Ale ten nowy ma przerąbane zaraz. Rafał się na niego uwziął, on będzie miał przerąbane w szkole. No dokładnie, trzeba mu pomóc. Porozmawiać z nim albo coś. Musimy to pomóc naszej kumpeli, nie słyszeliście? Ktoś ją szantażuje. Ale Martyna, to jest moja była. No i co? Tak czy siak musimy jej pomóc. No, przecież jak jest była, no to nie można. No jakby leżała i umierała, no to moim obowiązkiem jako jej byłego jest, nie wiem, jeszcze ją kopnąć na wszelki wypadek, żeby sprawdzić, czy na pewno umiera. O, chyba nie żyjesz, no to kurde, ostateczne uderzenie kolanami na ryj! Michałowi też musimy pomóc, a on jest sam. No, kto według ciebie ma bardziej przerąbane? Okej, możemy pomóc Rozali albo pomóc Michałowi. Okej, no to przeanalizujmy za i przeciw. Rozalia to jest była tego tam upinczonego ziomeczka, natomiast Michał to jest jakiś chudy ziomek, także idziemy z Rozalią. No to już chyba po sprawie, nie? Idziemy do sklepiku? Nie, nigdzie nie idziemy. Musimy pomóc Rozali. Tak w ogóle, chłopaki, to dzięki, że mu zostaliście i mi pomagacie. Idę zobaczyć, co z Michałem.
Szukasz kolejnego leszcza do kolekcji, co? Karolek ci już nie wystarcza? Czasami się zastanawiam, dlaczego się z tobą przyjaźnię. Ej, Karol, Beata, pójdziecie ze mną? Jasne. Podzielili się w końcu, zrobili to, podzielili się, więc jakby my idziemy do tej Rozalii, oni idą do Michała, więc nie powinno być tak, że jakby obie sytuacje będą rozwiązane poprawnie w tym momencie. Słyszałem, że w tym poprzednim odcinku interaktywnym są jakieś w ogóle strasznie apokaliptyczne scenariusze. Ciekawi mnie, czy tutaj też. Czy tutaj nie jest przypadkiem tak, że wszystkie drogi prowadzą do tego samego liniowego zakończenia? A to wtedy bym się obraził. Jesus, tak wiem, Rozalia złamała ci serce, ale sam mówiłeś, że po wakacjach ci już przeszło. A co jak ona serio jest w niebezpieczeństwie? Dobra, już tu jestem, tak? Rozalia, co ty wyprawiasz? Chodź, nie ukrywaj się. Idziemy. Gdyby Jara ukrywa się po prostu za winglem. Tak, może jak będę tak troszeczkę tylko wystawała, to mnie nie zauważą. W sumie tak się dzieje w grach komputerowych, że nasz bohater chowa się za jakimś murkiem, wystaje mu pół głowy, ale nie widać tego. Więc w sumie jak to jest technicznie rzecz biorąc gra komputerowa, ale szkoła, no to powinno też tak działać. Ale oni ją zauważyli, więc nie działa. Ja nie chcę tym być, nie przy chłopakach. Dobra, to pójdziemy do stajni, tam mi powiesz, nikt nie będzie słyszał. Sorry, Adam, nie wchodzisz. Aha, czyli poszliśmy pomóc Rozalii, ale nie będziemy wiedzieli, co się stało, bo nie możemy tam wejść, bo jesteśmy chłopakiem. Ja rozumiem, że ten jej były nie wchodzi, bo bez jej byłym, nie mam w ogóle fuj, ale my? Taki dostojny, wspaniały młody człowiek, w sumie nie wiemy nawet, jak wyglądamy. Co? Były foty komuś wysłałaś? Nie, gołe w bieliźnie! Co? Stary, jesteś jej byłym. W tym momencie już nie masz kontroli nad tym. W ogóle jakby kontrola to złe słowo, ale w tym momencie już nie powinno cię interesować, czy ona wysyła komuś nudeski. Ale w sumie z drugiej strony, ile ona ma lat? 17. Bez narratora czuję się taki zagubiony i bez tych pasków, które pokazują, że tam Adam, 15 lat, przyniósł zsiadłe mleko do szkoły, wiecie. Ja nie wiem, czy ona ma 15, czy 18, czy 12, no bo to zmienia postać rzeczy. Jeśli wysłała komuś zdjęcia w bieliźnie, mając 17, 18 lat, fine, I guess. Jeśli wysłała te zdjęcia komuś, z lat 13, no to... Halo, prokurator? Jezus, no ja teraz nie wiem, co mam robić. Ktoś mnie szantażuje. Pomóżcie mi, błagam. Nie, zostań, proszę, to ja tylko wam mogę teraz ufać. Powiedz mi, śmieszne to, że nasza nieba postać po prostu cały czas odpycha tego Adama, tak nie idziesz do Michała, nie odchodzisz teraz od swojej byłej, a Adam nas mierzy wzrokiem, jakbyśmy byli jego kolejną ofiarą. Ja w wakacje poznałam takiego Pawła. On jest z drugiej liceum. No i ja naprawdę myślałam, że wiesz, on mnie jakoś lubi. No i jak poprosił o te foty, no to stwierdziłam, że skoro i tak mamy być razem, no to co mi szkodzi? Och tak, chłopak, z którym pewnie rozmawiałaś jakieś dwa dni, napisał ci... Daj nudeska. A ty masz tak dobrze. Pierwsza taka zasada jest, jeśli nie chcesz, żeby takie zdjęcia gdzieś wyciekły, żeby w ogóle nie było scenariusza, w którym te zdjęcia gdzieś wyciekają, to ich nie wysyłaj. Niech każdy ogółem robi, co chce, natomiast jest takie coś, że im więcej osób, przy czym im więcej, to tak naprawdę więcej niż zero, ma twoje rozbierane zdjęcia, tym większa jest szansa, że one gdzieś wyciekną. Albo na przykład, nie wiem, wysyłasz jednej osobie i potem zerwiecie ze sobą i ta osoba jest skończonym synem i likuje te zdjęcia, więc jeśli chcesz być bezpieczny, to nie wysyłaj nikomu rozbieranych zdjęć i nie uprawiaj seksu przedmałżeńskiego. No jakoś my byliśmy razem i nie widziałem cię bez ubrań. Zazdrosny jest. A co jeśli to on jest mastermindem tego wszystkiego? Mi tam Adam trochę śmierdzi. To nie jest ten niewyprany garnitur, po prostu jest jakiś taki szemrany. Ale to było jeszcze tak upokarzające, on mi wtedy nie odpisał. A teraz dostałam taką wiadomość. Patrz. Fajne foty z Giro. Stokowe zdjęcie, reklama bielizny. Ja rozumiem, że szkoła nie chciała specjalnie robić tych zdjęć, to jest zrozumiałe, ale mogli już wziąć coś, co nie jest wykadrowaną reklamą Gatta czy czegoś, jakiejś bielizny damskiej. Dobra, ty, foty to był mega słaby pomysł, ale to nie oznacza, że jakiś porąbany kretyn ma prawo cię szantażować. Musimy do niego natychmiast napisać i pokazać. Zwariowałaś? Ty chcesz do niej odpisać? Przecież wiemy, że gość miał fotki, przecież wystarczy do niego podejść i się z nim porozmawiać. On się wtedy tego wyprze. Musimy do niego napisać i pokazać temu burakowi, że Rozalia się go nie boi. Ja się go cholernie boję! Musimy pokazać, że Rozalia nie boi się niczego, pójdzie na ścieżkę wojenną. Ja się bardzo boję. O, pół Rozalia. Ja nie wiem, ja naprawdę nie wiem, co mam teraz zrobić. A ty co byś zrobił? Okej, okay. Szukamy podejrzanego albo odpisujemy prześladowcy. No ja powiem tak, jeśli odpiszemy prześladowcy, to obawiam się, że prześladowca powie tylko ha, tu, it's a prank, brother. Natomiast jeśli poszukamy podejrzanego, to istnieje szansa na jakąś realną konfrontację. Można mu wyrwać telefon, sprawdzić, czy na pewno on i tak dalej. Nie no, szukanie podejrzanego mi się wydaje o wiele bigger brain move. Rozalia, chodź.
Nie, ja nigdzie nie idę, ja muszę odpocząć. Tomasz, napij się tej wody, może to cię jakoś uspokoi. Idźcie, znajdźcie tego Pelanta, ja zaraz do was wrócę, okej? Okay? Ostatnio go widziałam w radiowęźle. Oczywiście, że w radiowęźle. Wszystko, co złe w tej szkole, dzieje się w radiowęźle. W ogóle, wiecie, że w historii szkoły, jak ja oglądam szkołę przynajmniej, chyba nigdy się nie zdarzyło, żeby korzystali z radiowęzła jak z... radiowęzła, chyba nigdy nie podawali tych wiadomości w radiowęźle. To zawsze jest po prostu miejsce dla Meneli. Nie no, stary, ja nie wiem. Najpierw ona wysłała jakieś gołe fotki starszym chłopom, a teraz ja mam ją ratować? No powiedz mi, nie mam wyjścia, muszę ją uratować. Ty gówniarze, o co ci chodzi? Proszę, jesteś totalnym śmieciem. O, ciężki z podstawki z Gwiazdą twardzieli. Odwalcie się. Siema, pamiętasz Rozalię? Kogo? Rozalię. Dużo za ci swoje zdjęcia bieliźnie wysyła? Twoja laska czy twoja? Powiedzmy. Powiedzmy, tam zerwaliśmy 3 lata temu, ale nie mogę jej odpuścić, ponieważ może tego jeszcze nie zauważyłeś po mojej fryzurze, ale moja stuleja jest tak ogromna! Nic do niej nie mam i nawet się z niej nie mówiłem. Ale zdjęcia jej kazałeś wysłać. Kazałem, ale to w ogóle nie o to chodziło. No to o co chodziło? Powiedz nam. Poznałem ją na koncercie, no i powiedziałem jej cześć, no bo kojarzy ją ze szkoły. Ona dostała jakiejś obsesji, zaczęła do mnie wypisywać i wysłać jakieś głupoty, a ja przecież mam dziewczynę. No i kumpel mi powiedział, że jak ją poproszę o nagie fotki, to się wystraszy i odpuści. Niestety nie odpuściła. I w tym momencie pozyskałeś nagie fotki typiarie, mając dziewczynę. A co ze zdjęciami? No jak to co? No usunąłem, ona ma 15 lat, nie chciałem z problemów. To kawałek zdjęcia Rozali. Ciąg dalszy nastąpi. O co tu chodzi? Dlaczego ktoś mi to wysyła? To następnym razem nie proś nas tego takie foty, debilu! To wszystko twoja wina! Słuchaj, smarkulo, to, że ją o to poprosiłem, wcale nie znaczy, że musiała mi je wysyłać! Słuchaj, dziewczyno, no to, że poprosiłem tę osobę, żeby dała mi chleb, to nie jest potem moja wina, że ja tym chlebem rzuciłem o ścianę! Jeśli ta osoba nie dałaby mi tego chleba, to nie rzucił nim o ścianę, nie zmagowałbym tego jedzenia. To nie jest moja wina, że ta osoba wręczyła mi nóż do ręki! Nie no, widać, koleś jest debilem, ale to nie on wysłał te foty. A co to ma za znaczenie? Kurde, ludzie, koleś miał rację. Nikt jej nie zmuszał do wysyłania tych zdjęć, Rozalia jest sama sobie winna. No i ciekawe teraz. Ciekawe, czy okaże się, że to ten typ łże jak z nut i to faktycznie on wysyła te foty, albo jakiś jego kolega. Czy może okaże się, że na przykład ktoś zhakował te MMS-y, bo tak działa technologia i takie technologie potrafią ludzie w szkole wykorzystywać. Pani Kłosek ich uczy na informatyce. Dobra, róbcie jak chcecie, ale nie sądziłam, że jesteś taki naiwny. Wiesz, że Beata jest tobie zabujana, nie? W sumie to może ona... Nie no, to jest jakaś żena, Beata, to jest nasza kumpela. Rozalia też. Ale Beata przynajmniej wie, jak ja się czuję w tej sytuacji. Jezu, to tylko mem o tym nowym. Już myślałam, że ktoś puścił do neta foty Rozali. Nie, to tylko ten ziomek tam wymiotował i wszyscy się z niego śmieją. W ogóle podoba mi się ten format, że użyli faktycznie takiego formatu jak z memów sprzed lat. Punkt za realizm. Kiedy to było w ogóle wrzucane? Kiedy to było nagrywane? 3 lata temu. No, spóźnili się tylko jakieś 3-4 lata. Jest okej. Ej, czekaj, mam genialny pomysł. Jak sprawdzić, kto szantażuje Rozalię? Musicie mi pomóc, pomożecie? Nie, to jest za dużo już. Olejmy to, dobra? A ty pomożesz mi? Nie no, oczywiście, że pomagam. Dlaczego ten ziomek jest taki, nie, no to już za dużo. Co za dużo? Nawet nie spróbowałeś do niczego dojść. Ja, może ten ziomek czeka na to, żeby liknęły te fotki. Dobra, pomagamy Martynie, moi drodzy. Boże, wiem, że dla dama to trudne, ale nie sądziłam, że się na nas wypnie. Ale to ona jest naszą dziewczyną, że nas tak prowadzi za rękę? Czy po prostu my jesteśmy jakaś owieczka, która nie wie, gdzie iść, jeśli nie będzie zapędzana? O, Rozalia, chodź szybko. A wy coś pogadaliście z tym Pawłem? No tak, ale to na 100% nie on. Jak nim rozmawialiśmy, to przyszło twoje zdjęcie. Co przyszło? To na 100% nie on? On powiedział, to nie ja. I to na 100% nie on, bo też dostał to zdjęcie, które jak już uzgodniliśmy, nie jest nawet z jego numeru wysyłane, rozsyłane, whatever. Łatwowierność. Ja obstawiam, że ten ziomek jednak ma coś z tym wspólnego. W sensie więcej niż się wydaje. No dobra, ale kto to jest? Nie wiem, ale mam genialny pomysł, chodźcie, muszę wam go przedstawić, chodźcie. Dobra, ale czekaj, gdzie jest Adam? A nie wiem. Zresztą nie mamy na niego czasu, musiał coś załatwić. Chodźcie. Maczał w tym palce jak cholera, no. Zbyt bardzo był napalony, żeby zobaczyć jej fotki w bieliźnie. Myślę, że Adam jest bardzo winny. Co? Daj mi swój telefon. Ale po co? Zadzwonić do naszego szantażysty. Aha, czyli... What? Wcześniej była opcja, żeby albo skonfrontować się z tamtym ziomeczkiem, albo napisać do szantażysty. Dlaczego nie było od początku opcji zadzwonić do szantażysty? Przecież to o wiele lepszy pomysł, no bo wtedy jeśli komuś zadzwoni telefon w jakiejś grupie, która stoi obok, no to wiadomo, kto jest tutaj sprawcą. Szkoła daje najlepsze rozwiązania, a nie pozwala nam ich wybrać. Jak każda kiepska gra komputerowa. Ej, słyszę coś. Patrz, to może być Rafał. Ej, no, to może być Rafał, nie? No, cześć, Mateusiu. Okej. Ej, słyszysz to? Stamtąd dobiega. Sprawdzimy.
Marysia? To twój telefon? Boże, dziewczyno, ty mnie szantażowałeś, skąd masz moje zdjęcia? Okej, okay. Tego się nie spodziewałem. Dlaczego jakaś k***wa Marysia miałaby szantażować Rozalię? Czy tu poszło o chłopaka? Czy to jest naprawdę tak niskie? O co wam chodzi? Nie udawaj idiotki, trzymasz w ręku dowód. Idziemy po kremer, chodź. Ale to nie jest mój telefon. Beata go tu zostawiła, chciała mi go oddać. Beata? Weź przestań kłamać, Beata to moja przyjaciółka, nie zrobiłaby mi tego. Dobra, udowodnię ci to. Schowajcie się tam, ja do niej zadzwonię. Dobra. Schowamy się. Ale jak ty chcesz, skoro to jest telefon Beaty, to jak chcesz do niej k***a zadzwonić? Ja myślę, że oni one teraz otworzą drzwi, a jej już nie będzie. Halo? No hej Beata, możesz podejść na chwilę do szatni? Mam ci coś do oddania. Gdzie ona zadzwoniła? Czy ta Beata ma dwa telefony casualowo, które nosi do szkoły i ta typiaka ma oba te numery? Dosłownie ona jest like, patrzcie, to telefon Beaty. Zadzwonię do niej, żeby tu przyszła. Hej Beata! What? Chodzi o to, że zostawiłaś telefon, proszę. O, dzięki. Beata? Jak mogłaś? Nie wierzę, dlaczego zrobiłaś to Rozali? Myślałam, że jesteś moją przyjaciółką, jak mogłaś? Leć po kremer. Ty kretynko, była twoją przyjaciółką, a ty ją tak wykorzystałaś. Okej, zrobiłam to. Aha, po prostu just like that. Podoba mi się, że nasza postać apparently, jak taki osiłek nadworny, stoi z boku i jest like Wy nic nie rozumiecie! Zrobiłam to dla Adama, żeby zobaczył, jaka Rozalia jest naprawdę i w końcu się z niej wyleczył! Ta ściera na niego nie zasługuje! Nie mów tak o niej! I Adam się zespanował! Ale zanim przejdziemy do tego, co mówi Adam, bardzo śmieszy mnie ta koncepcja. Ziomek A poprosił Rozalię o rozbierane zdjęcia, żeby się od niego odwaliła. Rozalia się nie odwaliła, więc Beata chce wykorzystać te rozbierane zdjęcia, żeby Adam zrezygnował z Rozalii. Jest to dobra telenowela, ale jak już widzieliśmy, na Adama to wcale nie działa. Na Adama to działa jak płachta na byka. On chce więcej! On chce zobaczyć rozbierane zdjęcia! Rzuciła cię i zaraz potem wysłała jakieś foty kolesiowi? A skąd miałaś te foty? Tak naprawdę każdy mógł je mieć. Zostawiłam je na wierzchu. Boże. Beata, proszę ze mną. A pani profesor, to był tylko żart. Poza tym Rozalia sama jest sobie winna. Pani profesor, taki prank, rujnowanie życia, wie pani jak jest. Wie pani ile już wyciekło tego typu nagrania? Słyszała pani kiedyś o aferze z Natsu? Dziękuję wam, naprawdę. No bez was to ja nie wiem, co bym zrobiła. Dobra robota! Dokonałeś słusznych wyborów. Dzięki tobie szantażystka poniesie konsekwencje, a Kremer się o to na pewno postara. Bardzo dobrze, że powiedziałeś o tym nauczycielowi. Czyli rozpykałem tego w pierwszym podejściu, ale nie, ja tego tak nie zostawię, moi drodzy. Ja jestem bardzo zainteresowany innymi alternatywnymi ścieżkami. Przede wszystkim chciałbym zobaczyć, co się stanie, jak pójdzie z Michałem. Czy to będzie w ogóle inny jakiś plot, czy jak to działa? Nie no, bo tak naprawdę, szczerze, jestem trochę nieusatysfakcjonowany, to było zbyt łatwe. Trzy wybory, wygrałem grę? Come on! Czemu nic nie wybuchło? Tym razem pomagamy Michałowi. Mam nadzieję, że to nie będzie tak, że pomagam Michałowi, jest game over automatycznie. Bardzo się starałeś, lecz z gry wyleciałeś. Ja po prostu tego nie rozumiem. Bardziej was obchodzi nowy, który pożygał się na korytarzu niż kumpela. Martyna! Odwal się Zośka, idź, dodaj sobie kolejną ofiarę do kolekcji. Dobra, daj spokój, Martyna sobie poradzi sama, a my musimy znaleźć tego nowego. Daj, zostaw mi to, oddaj! Odkaczam. Zostaw go! Zostaw! To jest w ogóle ten ziomek, co w tej alternatywnej drodze tam zadzwonił do niego telefon i on tam był z kolei w sumie neutralny, byli jak oto, taki Rafał. Tutaj widzę, że Rafał jest złoczyńcą i dręczy słabszych. Chciałeś może Michała? Jest w sali informatycznej, widziałem go tam ostatnio. Okej. Okay. Idziemy tam? Tak, idziemy. Siema. Co wy tu robicie? Hej. Chcieliśmy tylko zapytać, czy wszystko w porządku. U mnie wszystko spokojnie. Trzy browary rano wypiłem. I dlatego zwymiotował do kubła na śmieci. Wypił trzy browary. Nie wiem, jak to skomentować. No, widzicie, tak to jest, moi drodzy, jeśli przed pójściem na rozpoczęcie szkoły, apparently wydoicie trzy browary, będziecie rzygać pod siebie i staniecie się memem w waszej szkole i będziecie pośmiewiskiem. I do tego wasze włosy staną się rude. Serio, nam będziesz takie ściemy. Ja nie ściemnię! Słuchaj, gdybyś cokolwiek wypił, to byś dawno był z rodzicami u dyra. Ale tak, dobra, autentycznie, zacznijmy od tego. Po co on wypił te trzy piwa? Chciał mieć dobrą faskę, jak dyra będzie opowiadała o tym, jakie to cele osiągną maturzyści w tym roku? Brzmi jak zmarnowane trzy browary, brachu. Czego wy w ogóle chcecie ode mnie, co? Widzieliśmy, że inni się z ciebie naśmiewali. Ale to nie jest wasz problem. Ha, uśmiechnij się, Żygulcu. Musieliście się z niego naśmiewać? Słuchaj, no musieliśmy, jak on zaczął wciskać ten kito w browarach. Ej, widzieliście to? Nowy wrzucił mema na swój profil.
Chyba chce, żebyśmy mieli z niego bekę. A kto on to w ogóle sam wrzucił? A to dystansik, na TikToku zrobiłbyś karierę. Jestem nowy, ale mi się należy. Ten mem jest niezły, ale stać was na więcej? Chłopak ma jaja. Zajadą go, ale posunięcie odważne. Ja mam pomysł na mema. No. Nie wierzę, że Michał to napisał. Zobaczcie, to jest jedyny wpis na tym profilu. Też mi się wydaje, że to jest ściema. Och nie, jednak to nie jest dystansik, jednak to jest fake konto, który chce go pogrążyć, wstawiając zdystansowanego mema, który wydaje mi się, że tak naprawdę to zostały przyjęty przez współlicealistów bardzo gromkimi brawami, tak? Dlaczego? Może chłopak chce pokazać, że ma dystans do siebie, a mój pomysł to nowe jest naprawdę zarąbisty. Serio? Ty też będziesz z niego kręcił bekę? Sama mówię, że go zajadą i mu trzeba pomóc. Ale to już nie nasza sprawa, nie? Niech Karolek wrzuci tego mema, przynajmniej będzie fan. Dla ciebie to jest fan? Musimy się dowiedzieć, kto tak naprawdę założył ten profil. Inaczej chłopak będzie miał przerąbane. Możemy dosłownie być like, niech płonie świat. Nie no, oczywiście, że wrzucamy mema, no come on. Co mnie interesuje, kto założył konto jakiemuś nowemu, który walnął 3 browary przed przyjściem do szkoły for no fucking reason. Wrzucamy mema. Pokażesz nam wreszcie tego mema, o którym mówiłeś w sali informatycznej? No, zobacz, jaki fajny. Trafiony, zatopiony. Kurwa, Karolek! Ja wierzyłem w ciebie! To nawet nie jest mem! Karolek, to jest chujowe! Nie wiem, dla was to jest śmieszne? Ej, nie powinniśmy się śmiać z Michała. Nie o to chodzi. Ten mem jest po prostu słaby. Plus jeden! Możemy się śmiać z Michała. Michał powiedział, że walnął 3 browary przed szkołą i się zżygał. Więc możemy śmiać się z Michała. Dał nam na to pasa, zachowując się w ten sposób. Ale ten mem jest po prostu słaby. To Karolek, dobrze, że stoisz z tą miną, jak zdechnięta pietruszka, bo zrobiłeś fatalnego mema. Lepsze byłoby, czekaj, kiedy myślałeś, że jesteś spoko, ale spojrzałeś w lustro i ta foto zrzygająca Michałem. Nie, ej, nie podpisuję się pod tym. Nasza postać zrobiła... Ja się nie zgadzam, to wciąż fatalny mem. O, nowy mem. Też go masz? Tak, właśnie w tej chwili go dostałam. Znany spalony. To jest jeszcze gorsze niż mem Karolka. To jest jakieś nawiązanie do piłki nożnej? No bo baba to nie wie, co to spalony. Ja też nie wiem, co to spalony. Nie tłumacz mi. Nie interesuje mnie, to nie interesuje piłka nożna. Ja nie wiem, czym jest spalony w piłce nożnej, ale wiem, że w piłce nożnej funkcjonuje takie sformułowanie jak spalony, więc zrozumiałem tego mema. Come on, koleżanko, nie udawaj głupszej, że niż jesteś. Tym bardziej, że jesteś mastermindem tak naprawdę za całym tym szantażowaniem Rosalii. My już o tym wiemy. Zobaczcie, co znalazłam. Nastolatek osierocony w pożarze. O kurde. Jego dom spłonął. Michała uratowali, ale jego rodzice zginęli. Gość przeczytał nagłówek i już ma te wszystkie informacje? To tak powstają fake newsy. Czytasz nagłówek, nie wiem, Shakira kopnęła psa. I myślisz, kurwa, jak Shakira mogła kopnąć psa? Co za zła baba to jest? Po czym okazuje się w artykule, że to Shakira tak naprawdę kopnęła swojego byłego, przebranego za psa, w momencie, kiedy zastała go w tym przebraniu psa w łóżku z kochanką. I to zmienia postać rzeczy. A nasz kolega, widzę, nie wiem, jest mistrzem w speedrillingu. Boże, to jeszcze gorzej niż myślałam. To jest obrzydliwe i nie wierzę, że Michał to dodał. Słuchajcie, teraz wszystkim trzeba powiedzieć o tym pożarze. Nie wiem, wydaje mi się, że on nie chce, żeby ludzie o tym wiedzieli. Ale ktoś i tak już wie i się z tego naśmiewa. Moment, moment. Ten mem nawiązywał do tego, że spłonął mu dom? O stary, tu bardzo niechłodno. No ale jak powiemy reszcie, no to zrozumieją, bo tylko totalni psychole się mogą z czegoś takiego naśmiewać. No nie wiem, ja bym chyba najpierw z nim pogadał. Ale my to robimy dla jego dobra, dziewczyny. Nie, ja się w to nie mieszam. Ja już sama nie wiem, co mam robić. To co, idziemy pogadać z Michałem? Nie, musimy wszystkim powiedzieć o tym pożarze. Jeśli powiemy wszystkim o tym pożarze, to po prostu nadamy kontekstu dla tego mema, gdzie 90% ludzi spojrzy na tego mema i będzie like, nie wiem, o co chodzi. To wy to zgooglowaliście, nie każdy to zrobi. Jeśli wszystkim rozpowiemy, to jest jakbyśmy dolewali oliwy do ognia, numen omen. No a idźmy porozmawiać z Michałem, no bo to będzie smutne, to będzie Ale dobra, idźmy porozmawiać z Michałem, idźmy na smuty. On wy***ł 3 browary, on jest pijany, wszystko nam powie. Mam nadzieję, że Michał sobie nic nie zrobi. O czym ty mówisz, Zosiu? O co chodzi z Michałem? Kurwa, no i nauczyciel już wetknął swój długi nohal. No i już cały nasz plan spalił na panewce, bo teraz pójdzie do pedagoga i dostanie prawdziwą pomoc, a nie tylko taką naszą. Dobrze będzie, stary. Mogę zobaczyć to konto? No, dziękuję. No. Tylko, że my nie wiemy, kto stworzył to konto. Dowiemy się. I ta osoba będzie miała poważne kłopoty. Pamiętajcie, że na naszych usługach jest mistyczny hakier.
Pani Kłosek. Tak specjalnie powiedziałem hakier. Hakier brzmi tak lepiej niż haker, tak? Mistyczny hakier pani Kłosek. To godny tytuł. Chodź, musimy znaleźć Michała. Chcę go pocieszyć, bo jest mi go mega szkoda. O, hej Michał, co robisz? Nic, a co? Pokaż to. To twoi rodzice? Nie twój interes. Rozumiem, że chłop tak po prostu randomowo chodzi sobie i patrzy na zdjęcia rodziców. Bo kiedy był ten pożar? Bo on chyba był jakoś dawno temu, tak? Bardzo dziwny timing. Myszka i tak powiedziała o wszystkim nauczycielowi, więc równie dobrze możesz przestać zgrywać twardziela. Co zrobiła? Nie dość, że mają ze mnie bekę, to będzie jeszcze, że kapuje. Nie no, świetnie, dzięki. Co z tego? Dasz jakiemuś psycholowi jeździć po tobie i twoich starych, bo boisz się, co inni powiedzą? No nie wiem w sumie. Słuchaj, pierwsza bym cię gnoiła, gdybyś poleciał do nauczyciela z jakąś pierdołą. Pierwsza bym cię gnoiła, gdybyś poszedł do nauczyciela z jakąś pierdołą. Pamiętaj, konfidentów wrzucamy na pożarcie aligatorom. Ale nie, w twoim przypadku możesz iść, spokojnie stary. To nie jest pułapka wcale. Był pierwszy dzień szkoły, ja się już pożygałem, chciałem zmienić otoczenie. Cały... Wydaje mi się, że po prostu to jest stres. Nie powinienem chyba zmieniać tej szkoły. Dobra, spoko, każdemu się zdarza. Naprawdę? Serio? No dobra, nie, jednak nie. To się k***a pomogli. Każdemu się zdarza. Serio? No w sumie to nie. Ale to chwila, dokąd to zmierza w tym momencie? Co teraz się stanie? Czy znowu dostanę jakąś wesołą panią, która powie mi: brawo, powiedziałeś nauczycielowi, to dobrze. Czy to jest jakaś wielka akcja promowania, dostarczania nauczycielom informacji? O nie, coś zawibrowało. Jakieś powiadomienie. O mój Boże, Michał. Przepraszam, ja rozumiem ten kontekst, ale nie mogę się z tego nie śmiać, bo to jest tak chujowe. A jego gra aktorska jest tak fatalna. Nie wiem, kolego, no przepraszam. Nie jestem w stanie sympatyzować z tobą. Może gdybyś chociaż trochę spróbował nam sprzedać to, że twoi rodzice zginęli w pożarze, ale tak to mam samą ochotę żartować z tego, że zeskwierczali się jak kiełbaski. Jezus Maria. Niestety nie poszło ci najlepiej. Może nawet chciałeś dobrze, ale ostatecznie twoje decyzje zamiast pomóc zaszkodziły Michałowi. Zastanów się, gdzie popełniłeś błąd. Bo co mogłeś zrobić lepiej? Kurwa, dostaliśmy teraz... dostaliśmy reprymendę! W ogóle, czy to nie jest ten ziomek, co tam w Perfect Picture, co Juleczka komentowała, brał udział? Ta mentorgonarz Perfect Picture, to jest on? Jeszcze jak? No więc nie udało nam się z Michałem, bo poszliśmy z nim porozmawiać. Ale czy gdybyśmy spilnęli historię o tym, że jego ludzie zginęli w pożarze i dali kontekst do tych memów dla każdego, czy byłoby lepiej? Sprawdźmy to. Zośka, ciebie to chyba serio pogięło. Sorry, ale ja jestem spalona. Uznany, spalony? W ogóle rozumiesz, o co w tym wszystkim chodzi? Nie, ale widać, że ty pani umie robić memów. No właśnie, nikt nie rozumie kontekstu. Nadanie tego kontekstu jest najgorszym, co się może stać. Mi się wydaje, że to jest najgorszy outcome tego wszystkiego. Wrzuć tego posta o tym, że rodzice Michała zginęli w tym pożarze. Wtedy ludzie to zobaczą, przeczytają i zrozumieją, że nie ma się z czego śmiać. Naprawdę nie rozumiecie, jak działa internet? Nie, wszyscy będą właśnie tym bardziej z tego szydzili. To jest złe, świat tak nie powinien działać, ale tak działa. Ludzie, którzy go z jakiegoś powodu nie lubią lub nienawidzą, wręcz, będą jeszcze więcej mieli powodu, żeby się z niego śmiać. Ej, chłopaki, słuchajcie, ten mem jest obrzydliwy i Michał go na pewno nie wrzucił. Bo? No bo jego rodzice zginęli w pożarze. O Jezus, serio? No tak. To trochę masakra. Trochę? No dobra, totalna masakra. To trochę masakra, no stary. Lekko słabo, nie? Lekka kraksa, można by rzec. Co się stało? Zobacz. Czyli mamy gorący towar w szkole? Dziewczyny, uważajcie, żeby się nie poparzyć. Michał was rozpali. O Boże. Nie wierzę, że ktoś może się śmiać z ludzkiej tragedii. Witam w internecie. Szczególnie takim internecie właśnie circa 2015-18, gdzie hejtowanie kogoś po prostu za to, jak wygląda, albo nie wiem, kim jest, cokolwiek, jakby rzucanie totalnie bezpodstawnych hejtów było czymś, co jak najbardziej było na porządku dziennym. Witam w internecie! Adam, jesteś totalnym psycholem. W tym pożarze zginęli moi rodzice. Co widzisz w tym śmiesznego? Posłuchaj, to nie jego wina, bo to ja go do tego namówiłam. Ty? To musi być naprawdę zdroworąbnięta. Ale ja tylko nie obchodzi mnie, co chciałaś. Jeżeli uważacie, że to było śmieszne, to jesteście w wielkim błędzie. Nie, posłuchaj. Zamknij się! Już wiem, kto za tym całym hejtem na mnie stał. Wasza święta trójca. Nie. Walcie się! Ale ja chciałam dobrze. Wiem, chciałeś dobrze, ale czasami dobre chęci to naprawdę za mało. Gdybyś podjął inne decyzje, mógłbyś pomóc Adamowi i zatrzymać hejt. A ten ziomek z kolei chyba brał udział w Camper Polska, a jakoś tak też kojarzę go. A tak, pogorszyłeś sprawę. Następnym razem zastanów się dobrze, zanim cokolwiek zrobisz. Tak, pogorszyliśmy sprawę. Czyli widzicie,
kiedy zgodzimy się, żeby nasz zwariowany Marcin wstawił mema, to już nie wyjdziemy z tego cała. Już nie ma opcji, żeby uratować sytuację. Nie, ale ja muszę to rozgryźć. Jak pomóc temu Michałowi w tej sytuacji? Czy naprawdę opcja jest sprawdzić, kto założył konto i wtedy dojdziemy do tego? A w ogóle jak możemy sprawdzić, kto założył to konto? A nie, no pani Kłosek, niech pani działa swoją magię. Dzięki, wiedziałam, że na ciebie można liczyć. Super, i teraz będziemy latać po szkole i pytać randomowych ludzi, czy podszywają się pod Michała. Czy to znowu będzie ta Beata? Czy po prostu są dwa różne scenariusze, w których zawsze ty zły jest ta Beata? Sorry, ale ja odpadam. Mam lepsze rzeczy do roboty. Hej! Wiesz co, myślałam, że ona będzie chciała nam pomóc. Bo? Bo ona zawsze chce robić to, co ty. Co? Dobra, nieważne. Widzieliście, to był taki foreshadowing, jeśli ktoś poszedł tą ścieżką, a tamtej jeszcze nie ogrywał, że ta Beata coś ma do Adama. Komu by się chciało założyć fejkowy profil tylko po to, żeby kogoś nękać? Rafałowi. On jest totalnie wredny. Prawda, Karolek? Najgorszy. Nawet Beata jest lepsza. Założę się, że Rafał jest w szatni. To jest jego ulubiona miejscówka. Chodźmy tam. Ale ja zostaję, bo muszę jeszcze popracować nad memami. No co racja, stary, twoje memy. No, w poprzednim scenariuszu już puściliśmy tego mema twojego i skończyło się tak, że Michał nas znienawidził, więc popracuj nad memami, bo wiesz, jakość mema może wpłynąć na jakość życia Michała. Ty chyba nie kumasz, to ja rządzę w tej szkole. Ty robisz to, co ci każą, będzie z tobą gorzej, słyszysz? Odwal się! Puść go, proszę! Odwal się, Zośka! Co ty robicie? Nie widzisz, że chcemy ci pomóc? Puść go! Zośka, weź i ślizać tyłki nauczycielom, ja tu tylko z kolegą gadam. W sensie, chcesz zrobić mu fotę, żeby wrzucić na ten fejkowy profil, który mu założyłeś, tak? Co? Fejkowe co? Ty, Zośka, on chyba faktycznie jest na tyle debilem, żeby na to nie wpaść. Dobrze, odpalaj go! Zaraz dojdzie do rękoczynów. Niech zgadnę, wybór będzie pomiędzy idź po nauczyciela, albo, nie wiem, spuść mu głowę w kiblu. Jak ty mnie nazwałeś? Zostaw go! Weźcie się w ogóle od tej. Co ty, kurwa? Chłop, co popycha kobietę? Jak się nie robi, nie wolno. Ale w ogóle podobało mi się to, że on ją tak delikatnie popchnął. Widać było, że popchnął ją tak jak kotka, który leży nie tam, gdzie powinien. Typ jak jest like... Złota gra aktorska. Nie myślałaś o tym, żeby zostać zawodowym piłkarzem? Cofnij to, bo ci zaraz gębę oklepię. Ogarnij się. Patrz, on ma robić zdjęcia. Może to on? Tak, jesteś cwany? To dawaj. Panowie, będzie ci tak stać, czy mi pomożecie? Jeśli pobiegniemy za tym, co robi Foty, to jest ten, co zbijaliśmy z nim pionę, wchodząc do szkoły. To ten snack? A może to jest taka pułapka? Może faktycznie to jest ten tutaj osiłek? Cholera. Trudny wybór. Dobra, pobiegnijmy za tym robiącym foty. Mam nadzieję, że skończy się tak, że okaże się, że to on jest tym złym, bla 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 bla. Ale jeśli nie, no to będę się naprawdę oszukany. Adam, zostaw go, trzymaj za danego kolesia, chodź. Co się policzy? No, nie my, że cię odpuszcza, lamusie. Aha, ja myślałem, że jak go zostawimy, to Adam dostanie oklep. I wszystko zepsute. Marcina, widziałaś może takiego chłopaka? Blondyn wybiegał stamtąd. Taki niski blondyn, włosek na Bibera. Tak, był tutaj i patrz, co zrobił. Chyba poszedł do biblioteki, nie wiem, sprawdźcie. Nie no, luz, nie musicie mi pomagać, ja sobie poradzę. Nie no, luz, fajnie, że zaczepiliście mnie, a potem olaliście mój problem, nad którym klęczę. Mam nadzieję, że przynajmniej się okaże, że ten gość blondyn z włosami na Bibera to faktycznie złoczyńca, ale dlaczego miałby nim być? W ogóle nie przedstawili go do tej pory w tym serialu, odcinku, whatever. Ej, Jezu, czekaj chociaż, ty co wy kombinujecie? No, zrobiłem tą fotę temu nowemu, ale wiesz, jak ci się tak podoba, to do niego zagadaj, nie? Masz wydech i spadaj stąd. To był Karolek all along? Co? Nie, no, musiał być Karolek. No, pewnie, że to był on. Jest. Od początku wam powtarzałam, że Karolek to gnida. Karolek taki nie jest. Tak? Chcecie dowodów? Okej, przekonamy się. Przynajmniej się na kimś wyżej. Cześć, Karolek, co tam sobie kombinujesz? Ja nic. Tak? Zostaw, oddaj to, puść! Zamknij. Moje! Karolek nie walczył jakoś zbyt zacięcie o to, żeby zachować swoją mroczną tajemnicę. Jeszcze, gdyby, nie wiem, nasza postać to zrobiła, ale Beata jest ledwo wyższa niż on. To ty założyłeś ten profil? Nie, ja tylko go przeglądałem. Aha, i tak tylko też jesteś zalogowany na niego. Co ja tu zrobiłem, hm? Pomyślałem, że jak ciebie zaczną wyzywać, to mnie zostawią w spokoju. Wy nie wiecie, jak to jest. Gdyby chociaż Beata się nade mną nie znęcała. Wrażliwy się. Ty pomyślałeś? To są dwie sprzeczne rzeczy. Gościu, ja cię zaraz zabiję, rozumiesz? Znaczy tutaj Michał Rudy jest fatalny aktor. Naprawdę fatalny. Czyli rozumiem, Karolek po prostu nie chciał być dręczony w szkole. Dlatego stwierdził, że zacznie robić memy związane z pożarem, w którym zginęli rodzice innego chłopa. Kurwa, Karolek. Gosia, proszę, ja to wszystko skasuję. Dobrze wiesz, że nienawidzę takich akcji, dlatego zawsze ci pomagałam, a teraz pomogę Michałowi. Idziemy? Tak, chodź. My tu sobie chyba z nim poszukamy. To była dobra decyzja. Jeleniewska? Co ty?
ty tu robisz, dziewczyno? Okej, okay, że Jeleniewska mnie chwali, to się nie spodziewałem. Okej, okay, to wszystko było warte tego, żeby usłyszeć dobrze z ust topowej polskiej tiktokerki. Ale tak z czystej ciekawości chciałbym jeszcze zobaczyć, co się stanie, jeśli pomożemy w bójce. W sensie z tym osiłkiem. Aha. Co, dalej jesteś taki cwany, tak? Myślisz, że was boję? No, tylko żeby ten się nie pożygał. Ej, co się tutaj dzieje? Rafał, nic ci nie jest? Pokaż. Nic mi nie jest. No ładnie, krew ci leci z nosa. Nasza postać była jak... Nasza postać chwilowo zapomniała, że nie jest z Minecrafta i to nie jest drzewo przed nią. Także cała trójka do Pogianowskiego. Raz, dwa. Michał, ogłuchłeś? Chodź. No nie, ja mam dość. Słuchajcie, ja wyciągnę z tego konsekwencje. Teraz zobaczę, co z Michałem. Czego on ma dość? Uznany spalony? Ja no, my już zaraz wiem, że spieprzyliśmy, że Karolek za tym wszystkim stoi, ale bardzo ciekawi mnie, kto da nam reprymendę tym razem. Musieliście się z niego nabijać? Michał! 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 Wszystko w porządku? Pokaż, co się stało? Może wstać? Michał wpadł pod samochód! Okej, tego się nie spodziewałem, że tak wyeskaluje. Myślałem, że po prostu nie wiem, no nie wiem, będzie płakał gdzieś czy co. Michał wpadł pod samochód! Przez nas! My do tego doprowadziliśmy! Szczerze, trochę się zawiodłem na tobie. Naprawdę? Jasiu Dąbrowski? Co mi powiesz, Jasiu Dąbrowski? Totalnie się nie popisałeś, to były beznadziejne decyzje. Moi drodzy, powiem tak. Bardzo śmieszy mnie ta koncepcja, w której dostajemy pochwałę lub opierdol od jakiegoś celebryty. No ale że Jaś Dąbrowski powiedział, że na mnie zawiódł i że popełniłem fatalne decyzje życiowe. Przepraszam, Jasiu, no po prostu poszedłem w twoje ślady. Też chciałem być youtuberem. O, wygrałem, ja to mam łeb do dobrych decyzji. Miał nie żyje, nie ma hejtu. Moi drodzy, dziękuję, że zostaliście tutaj ze mną do końca. Szkoda, że to był ostatni interaktywny odcinek szkoły. Chciałbym, żeby zrobili ich więcej. Ja mogę być tą osobą, która na koniec mówi: zjechałeś. Moi drodzy, jeśli zostaliście ze mną do końca, zostawcie lajka, zostawcie suba i zostawcie komentarz o treści: Jasiu Dąbrowski, zostaw mnie. Dziękuję wam, moi drodzy, widzimy się już niedługo, ciao.